Yo, cześć, siemane dla wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Medieval 2 Total War The Third Age. Sprawdźmy, czy się nam nagrywa, tak w razie W, nagrywa się git. Ale być przyzorny, czasami się zdarza tak, że po prostu są jakieś błędy, bugi i tak dalej, nie przechwytuje gry. Więc poświęciliśmy te 10 sekund naszego materiału na takie sprawdzenie, a ja w tej chwili cały czas mam czarny ekran, wiem, że wy widzicie tę grę. A mi się właśnie odmaksymalizuje, ale taki jest urok The Third Age, że trochę to trwa. No, w sumie ogólnie to chyba Medievala, bo tak round 2 wchodzi szybko i tak dalej, ale nieważne. Dobra. Na czym skończyliśmy? Ty się cofasz? Aha, ty przykampisz tu w tym miejscu, a ty idziesz zająć Esgaroth. No dobra, niech tak będzie. W tym miejscu ja potrzebuję ile jeszcze procent? Jeszcze niewiele. Tak, bardzo niewiele, tak. Dobra. Trochę 9. Ja jestem zasypany, jak się nie wiem czym. Ja mam taki głos, jakbym pił. Normalnie jakbym pił i nie mógł przestać pić. A to nie jest tak. Przecież jak człowiek pije, to przestaje kiedyś. Więc o co tu chodzi? Dobra, nieważne. Co ja tutaj potrzebuję do wybudowania? W ogóle tyle tutaj rzeczy miałem pozlecane, że o Jezu. I w ogóle. Dobra, może na początek jakieś pytania, które tam pozadawaliście. W ogóle cieszę się bardzo z każdego pytania, bo jak człowiek nagrywa na YouTube, to więcej razy raczej ma depresję. Przynajmniej jak startuje, aniżeli jest szczęśliwy. A faktycznie, jak zadajecie jakiekolwiek pytania, czy to związane z grą, czy z czymkolwiek, to naprawdę jest fajne. Jak chcecie, możecie jakieś zadawać pytania tam bardziej związane, nie wiem, z czym. Z jakimś nagrywaniem, czy coś w stylu, nie wiem, co chcecie. W ogóle zadawajcie sobie pytania. Możecie nawet jakieś prywatne, czy jakieś coś. Bo to jest zawsze fajne, że ktoś chociaż że jest jakiś kontakt z widzami, a nie takie... A dobra, tam jest tyle wyświetleń, tu jest tyle wyświetleń i tak dupa, nic więcej. Więc jest git. No dobra. Przeglądaj. Tutaj nic też. Dobra, ojej, zagapiłem się też nic. A chcę zobaczyć to miejsce. 0%. Dobra, niech będzie ten przyrost naturalny chociaż. Wszystko. Git, no to idziemy dalej. Dla takiego zauważenia, tak? Zauważcie, że nagrywam ten odcinek i nic się na przykład nie przycina. No, OBS, nie wiem, ma takie fiksy, że on nieraz potrafi właśnie takie rzeczy robić, że przycina, nieraz nie przycina i tak dalej. No, oczywiście to zależy także od mocy obliczeniowej komputera, więc jakbym miał, nie wiem, mówię wam, że jestem w trakcie jakby takiego. Nie wiem, jak to nazwać. Oczekiwania na informacje, czy ewentualnie mam szansę liczyć na nowy PC. Coś w tym stylu. Ojej, zajął, głupi śmieć. Aż walnę w mikrofon przez przypadek. No gdzie to Esgaroth mi won? Won mi z Esgaroth. Esgaroth i Daily jest moje. Trochę, chyba inaczej trochę zrobimy. Pójdziemy sobie na północ. Ale somebody to you. Nieważne. Dobra. W sumie wracając do pytań, które mi zadawaliście. Na przykład o spolszczenie do Round 2 Total War. W sensie jest wiele stron. Ja tam dałem dwa linki chyba. Jeden to jest bodajże z reklamą, drugi to jest chomik. Trudno mi jest wrzucić cokolwiek, bo jestem ewentualnie w stanie wrzucić na chomika, a jeżeli ktoś już to zrobił, to jest git. Jakoś nigdy nie powiem się wrzucanie plików, więc też możecie, musicie mi wybaczyć, że nie wiem, znaczy nie wiem, no. Też musicie mi wybaczyć, że na przykład nie wrzucę wam pliku. Chyba, że nie wiem, napiszecie mi, że gdzieś tam, żebym wrzucił na jakąś tam stronę plik, że nie trzeba być zarejestrowany albo coś w tym stylu, to okej, ale... O, kurna. Kurczę, tak bardzo nie chcę stracić Esgaroth. Zaatakujmy sobie tego pana. A nocą, a pełne zwycięstwa, co? Nie chcę się za bardzo walczyć z tym gościem, ani z tymi elfami. Nie wiem do końca, co mogę zrobić w tej chwili. Myślę, że... Poczekam, aż Mordor stoczy jakąś bitwę. Będę po prostu szedł za Mordorem. I... Chyba tyle mam miejsca.
Mam 6, 5 miejsc mam, a tu idzie 5 oddziałów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No to czy tam konnicy potrzebuje tyle? 4 oddziały konnicy mam, 3. A ile mam łuczników tam? 4. 4 oddziały łuczników, piechotę. No jeden oddział piechoty mogę sobie odpuścić ewentualnie. To wyślemy go tutaj. A jak będzie miał ruch w ogóle? Sprawdzają, czy tam się coś nie powybudowało. W tym miejscu nic. W tym miejscu budowa trwa, w najlepsze. Tu nie, tu nie. A tutaj w ogóle powinien być gdzieś raport budowy. Z Dale rozpaczliwe, no. Trudno by było mieć z nimi dobre relacje. Dobra. Jak tu idzie w ogóle rekrutacja? No to zlecajmy sobie panów z obuchową. Tych nie rekrutuję, ponieważ oni są mi absolutnie potrzebni do niczego. To są jednostki, które można sobie rekrutować tylko dla wyglądu armii. Ja chcę armię stworzyć taką w miarę mocną, właśnie żeby miała przód, boki i jeszcze tył chroniony, plus flanki, czyli kawaleria. A nie pod nie wiem, pod kolor oczu, kurde. Czy to jest naprawdę niezajęta jakaś prowincja? Dobra, on pójdzie sprawdzić, czy tam coś jest. W sumie to nawet mój szpieg może tam iść. Ale szpiedzy strasznie mają opóźnienia. Odkryj mapę, była prośba. No, się nie chcę na razie odkrywać mapę. 150 sobie tworzy, odkryjemy. Być może to jeszcze będzie w tym odcinku. Że tam gdzieś się cofają. Może zostawią mi Esgarot, to będzie git. Sobie idźcie bronić Dale. No, cały czas nagrywam, co się stało? Dobra. Nie chcę mi się tego wycinać, więc będzie. Na nagraniu, a co? Dobra, no jak chcesz tam coś, co tam, kwiatki przyszłaś podlać? Nie, chcę mi się wycinać. To OBS-em jest. To nawet nie wiem, czy cię słychać. Nieważne. Będziesz sławna. Takie dziwne. Żadne dziwne. Dobra, mieliśmy odwiedziny. Właściwie moja mama sobie wpawrowała. Ale nic się nie stało. A jak mu już mówiłem, nie chce mi się tego wycinać. A i teraz tak. Bądź rady idiotem i przejdź się koło Dale. Ha! Posrało cię. Tak, to jest właśnie. Pamiętajcie, zawsze o tym pamiętajcie, że. O, wy sobie idźcie się napieprzać, bo ja widzę, że tu Dale ma zdję armię. Myślę, że Mordor ma na tyle sobie jednostki, że Dale powinien sobie dać radę. Relacje polepszone, wypowiedziano wojnę. Gdzieś mi się wybudowało, Radek idioto, przywinęłeś sobie informację w budowanym czymś. Tam. Tu? No. Tutaj? Tutaj. Tak myślałem, że tutaj. Ile od razu hajsa? 1000 więcej. Nie mam pytań. 1100 więcej. Czy to dało mi tylko 100? No, słabo. Dobra, tu jest git. Wytworzymy pełną armię i tą pełną armią sobie pójdziemy. A, jeszcze kolejek budowy jest sporo. To są ci lepsi, to sobie zlecimy, żeby potem weszła nam pełna kolejka. Nie tracić czasu, tutaj budowa leci, idzie, czołga się. Nie wiem, co chcecie. Dziwi mnie to, że krasnoludy nie odbiły sobie takiej twierdzy. Co oni tam mieli? Oni tam, a to są orkowie w sumie, to Mordor taki bardziej. Ja chcę na Esgarot uderzyć.
ciekawie zrobiona swoją drogą osada, taka bardziej na wożu. Na wożu. Co ja mówię? Na wodzie. A, oblęż. Zacznijmy sobie obleganie. Oblężenie. Zobaczcie, że SGROT są bardzo mocne jednostki. 12, 20, no. Znaczy przede wszystkim oni mają pierdolnięcie, nie? To się liczy. Tak brzydko mówiąc, ale tak. Na przykład nasze jednostki są także bardzo tankowate, nawet bardziej tankowate niż te. No, z tą różnicą, że są po prostu... O, zapomniałem przebiega tam dać. Nieważne. Ale widzicie, nawet mają pustą osadę wolną. To sobie ją zajmiemy zaraz. Nieważne. Wyjdą do nas. Wcale się nie dziwię. To miało być taką osadę, dałem tylko. Oj, naprawdę będziesz mnie atakował? Chyba jesteś śmieszny. Nieważne. Dajmy automat, w ogóle już... Odmów, co tam? No, czyżby generał przeżył? Jako samot... chyba tak. Nieważne. Ale jestem przywalony dzisiaj, taki brzydki dzień. Takie brzydki dzień w ogóle, ani słońca, ani deszczu, ani nic, ani w jedną, ani w drugą. Siwo na dworzu, nie polecam takich dni. Zdecydowanie nie polecam takich dni. Jeszcze głosem taki, jakbym się zwiksował gdzieś w nocy, nie wiem co robił, ćpał, pił. A ja nic takiego nie robiłem. Może trzeba zacząć. No muszą hałasować, bo by nie wytrzymali. A założę się, że ten mikrofon już takie rzeczy wyłapuje. Więc trochę słabo z tym odcinkiem, taki trochę kijowy bym powiedział. Co nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to zawsze daje motywację do następnych, lepszych odcinków. Ale się, ja wcale się nie dziwię, jak pod tym odcinkiem będą tylko łapki tych osób, które tak naprawdę są fajne. O. Bo ludzie, którzy nie są fajni, nie zostawiają łapek. Taka prawda. Ja zawsze zostawiam łapki, jak jest jakiś fajny odcinek w dół. No już, u Ragnaroka zresztą. Nie, żartuję. Zawsze Ragnar łapa w górę. Pamiętajcie, jak do niego wpadacie, zawsze zostawić łapkę. On zawsze się o to prosi. A skoro pan o to prosi, znaczy prosi, no kurczę, no to jest jakiś obowiązek, widzę w sumie. On wam dostarcza rozrywki, a wy powinniście dostarczyć właśnie taką łapkę dać w górę i zachęcić do dalszego działania. W sumie myślę, że to jak wszyscy youtuberzy. Ostatnio był Rezi w pytanie na śniadanie, czy coś takiego. Raczej było mówione o tym, tej całej akcji charytatywnej. 150 tysięcy złotych zbierał. Ale w sumie git. Znaczy to widać, że ten YouTube jakby wyrasta tak dość ostro. W górę idzie. Oj, tu jest za dużo, żebym ja rozwalił to. Tylko tymi oddziałami. To ja sobie może najpierw... Tu niech się rekrutują. Kurczę, wolałbym z generałem. To tego weźmiemy pana chyba. Chyba nie będą mieli bulldupy, nie? O, nie mają. Nie mają po co mieć nawet. Damy mroczną świątynię Melku. O co tu chodzi? Brak rządów. Tylko o to? 15%? Nędza. Żadna nędza. Damy tak. Siedzibę władz. Może zajest? Nie, bo zajest nam się nie przyda. Dodatkowo łuczasz. Ale dobra, świątynię. Dobra, to sobie zajmiemy to, potem wrócimy i tyle w temacie. O, zobaczcie, ile się wybudowało fajnych rzeczy, nie tak. W tym, a to jest tutaj, to będzie git, akurat zaraz zajmiemy sobie tamtą miejscówę i będziemy mieli dość sporo handlu. Teraz tutaj, to co zwykle, czyli to i to. I jeszcze jedno miejsce. Tutaj, świetnie. Cieszy mnie to, bo jednak... No, surki, to, sorry, ale to są pieniądze, to są grube pieniądze. To jest... To znaczy, kurczę, inwestujemy w granicach 10 tysięcy, a... Zwraca to nam się w błyskawicznym tempie. Plus jeszcze inne miasta także na tym korzystają, nie mówiąc o naszej stolicy, która będzie miała za chwilę... Dzięki drogom dodatkowe 1400 dochodu. Masakra. No dobra, nie tylko drogom. Ale to będzie git. To będzie niesamowite, naprawdę. Mamy tak rozbudowane stolice i tak dalej, że...
To jest naprawdę coś dużego. Sobie stanę na moście. Tak czy siak ciebie poślę tutaj, żebyś mi tam dawał wizję. Warders. Wy dochodzicie sobie tu, za dwie tury będziecie, za turę ja zacznę sobie albo stanę sobie na moście, żeby nie mógł Mordor przejść. Potrzebuję w tamtym miejscu szpiega. Skoro tu już jest Mordor, to ja sobie przerzucę go w tamtą stronę. A co tu się dzieje? Jak śmiecie mieć jakiekolwiek problemy? Stajnie barona. Drogi sobie wybudujemy następnie. No ale dobra, ja tu nic nie zrobię. Chyba, żebym zrekrutował albo doszkolił, ale to... Czy nadal mam 50%? Nie mam jeszcze? Nie, mam 50%, więc... Powinienem... A, mogę teoretycznie doszkolić. Teoretycznie też mogę przetrenować, ale... Boże, zrekrutować, ale... W praktyce jednak nie. Mhm. To myślimy tam gwardię konną, skoro możemy. Utrzymanie porządku to podstawa na plecach. O, zaraz tutaj kolejne pieniądze nam dojdą. Nie, my nie będziemy biedni. Nigdy nie będziemy biedni. Pamiętajcie o tym. Jesteśmy zbyt bogatą frakcją, żeby być biednym. Run jest przegięte. No idziemy sobie tutaj. Co? Czemu jestem odwrócony do zabójcy? Co mnie zabójca interesuje? Dobra. Pokaż się. O. Wiem, dlaczego są tacy silni. Nie, z trollami nie wygrasz. Naprawdę. Trolle są zbyt imba, żeby tutaj cokolwiek im zrobić. No zabijcie już mi to marnie. Dobra, dziękuję. Widzę, że będzie bronił. Będziesz tu jest tak nędzny opór w Esgaroth. Straszny opór nawet bym powiedział. Czy on stracił Dale? Jeżeli on jest taki idiotyczny, że będzie się stawiał opór mi, a nie Mordorowi, to się zdenerwuję. Kurde. No tak niewesoło, ten Mordor za bardzo tutaj się wpierdziela. Wolałbym toczyć tą kampanię trochę dłużej, ale żebym ja pozajmował te kluczowe miejsca, takie jak Esgaroth, Deckdale. Chociaż Esgaroth wydaje mi się, że będzie... wydaje mi się, że Esgaroth jest bardziej... dla nas prowincją przydatną. Znaczy, no bogatsza jest po prostu w ten sposób. Powiedzmy. Mordor, jakbyś ty mógł się wycofać, to bym był wdzięczny. Założę się, że tam już Dale padło i teraz tylko Westgarot będą się bronić, idioci. Bo po co mieliby bronić Dale? Miasto, od którego wzięła się nazwa całego państwa. Po co? Po co? Czy to jakiś wyznacznik jest? Czy to jest, nie wiem... wyznacznik ich wolności? Nie, pewnie nie, nie. W ogóle lepiej bronić Esgaroth, ostatniego ich miasta, bo co? Bo Dale, no co tam Dale? Kim jest Dale? Co to jest Dale w ogóle? Oczywiście, że akceptujemy wszystkie gildie, bo gildia to gildia. Zawsze coś może dać. Nie no, chyba że Erebor stawia zacięty opór. No ja sobie zastanawiam się, czy... Nie przejdziesz. Już ci powiedziałem, że nie przejdziesz. Jak ci mówię, to nie przejdziesz. Elfy kiepskie, Mordor powiedział sobie kolejną wojnę, budowa zakończona, od razu hajsu więcej. Szlachetna śmierć, genialnie, raport końcatury i frakcja zniszczona arkowie... Z Gundabad? Holy shit. Nie, na serio. To jest... Kurczę, to jest dobra informacja dla nas, teoretycznie. Jeżeli coś zniszczyło orków z Gundabad, to nie mogło być małe. Tak po pierwsze, wyślijmy ich tutaj. Czyli może to być Arnor, który pewnie opanował dziś te tereny. Jak on do nas wyjdzie, to będzie epicka wojna z Arnorem. No, może być grubo. Nawet bardzo grubo. Która jest godzina w ogóle? Muszę mam publikować o 16 filmy. Ale jeszcze nie ma 16, więc jest git. Kurczę, Mordor, tyle tych... jednostek ma... Idźcie bronić... Kretyni wy. A, oblężenie zapomniałem. O, znaczy się... Cholera, nawet nie mogę nic powiedzieć. Niech idą bronić tego. Niech nasi idą tam oblegać. Poczekamy, aż do nas sami wyjdą. To chyba 10 tur jest w granicach. No chyba śmieszny jesteś, że zabijesz mnie.
Nie tkniesz tego generała śmieciu. No tak jak myślałem. Nie tkniesz go. Jak powiedziałem, że go nie tkniesz, to... To znaczy, że nie tknęłeś go i jest git. Kirikagatotol. O, super, super nazwa prowincji. To jest najlepsza nazwa. W ogóle nie wiem, czy to oni sobie wymyślali, czy to po prostu wielki, najmądrzejszy pan Tolkien tak sobie powymyślał te nazwy. Kirikagatotol. Kirikathol. Kirigatol. Nie wiem. Walić to. No. Szybciej, panowie, szybciej. Faster, please. Czy tylko ja widzę swastykę z tych dróg? Nie wiem czemu, ale... Zobaczcie, nie, no, tutaj tak zakręca, tu tak zakręca, tu tak zakręca i to... Swastyka. I powiedzcie, że to nie jest prawda. Bo to jest prawda. Czekajcie, czy ja nie miałem... A, miałem jakiegoś tam oddać. Okej. Dobra, zróbmy to w ten sposób. To ja zapomniałem, że ten miał wracać. To ja sobie poczekam, aż co Mordor zrobi, o. Nie chcę na razie tam wchodzić, bo widzę, że są dość mocni. Sprowadzę drugą armię. Zapiszę sobie w tym miejscu, chociaż nie, może nie, na koniec odcinka zapiszemy. Nie chcę mi się zapisywać co chwila. Potem będę miał milion autosave'ów, znaczy save'ów i będzie problem. Dwie tury i będzie git. No, dwie tury tu jesteśmy w tym miejscu. Tutaj kolejne, a zapomniałem, że tutaj się nie mam nic do rekrutacji. Wyznaczone, a może te. Najpierw. Tu będziemy mieli tak 6 z tym generałem, to jest tak 3 kolejne 3 i 2. Dobra, no to już wiemy, ile potrzebujemy. Tylko że w ogóle nie mam oddziałów dystansowych. Może byśmy troszeczkę inaczej to zrobili. Tutaj mamy trójkę, to tutaj może zlecimy sobie dwa oddziały. Tak, bo tutaj ile mamy już? Będzie to kolejne 3, raz, 2, 3, 4, 5. Może wiecie co, inaczej, zróbmy, że te. No nie przycinaj tak, prawda. Dziękuję. Koniec rekrutacji. W sumie może inaczej, rekrutacja niech będzie, ale niech ona będzie dla... jako już inna armia. Podlegać, po prostu wypchniemy je gdzieś tam na północ. W tym miejscu mogę rekrutować uczników? Nie mogę rekrutować uczników. Bieda. W tym miejscu mogę to zrekrutuję, w tym miejscu nie mogę. Nie zrekrutuję, balistę można będzie się... będzie można pomyśleć nad balistą. Myślę, że to będzie akurat... Okej. W tym miejscu chciałem przetrenować coś. Nie mogę, dziękuję. Stanie barona mogę, a czy ja mam tutaj... tego łuczarza mam, to bida, to ja sobie wezmę tego pana i wyślę go tutaj do przetrenowania. Tutaj balistę sobie zlecimy, bo balista jest zawsze okej. To już jest Dale? O, to ja widzę tylko jedno rozwiązanie tego problemu. Widzicie? Jednak Mordor dostał w pierdziel. Bardzo to mnie cieszy. A, jestem ślepy. Jestem ślepy. Po co ja nagrywam ten odcinek dzisiaj? To tak zjechany na ryje, po prostu nie. Przepraszam do wszystkich za tak chujową jakość materiału. Jestem dzisiaj po prostu... Co? Tam musi być jeszcze jakaś armia w cieniu, jestem pewien. Inaczej by go... Ach, chyba nie, chyba że się zatrzymali w tym miejscu, okej. Dobra, to niech Mordor się tam wybija, ja jestem absolutnie za. Ja tylko zajmę sobie północ i zaraz tą drugą armią przyjdę, trzecia z południa przypłynie i nie ma opcji, żeby tutaj cokolwiek się stało. Bardzo dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Mordor tam niech sobie coś tam powysyła. Nie, naprawdę, fajnie się rozwija, naprawdę ta kampania. I kolejny raz mówię słowo naprawdę. To jest naprawdę słabe. Chyba popadam w depresję. Tak bardzo, zero wsparcia z każdej strony. Muszę kupić jakieś mocną działkę i będę zapijał swoje smutki w alkoholu i je wdychał, znaczy
wdychał marihuanę i palił i ćpał i w ogóle wszystko. I będę tak walczył ze swoją depresją, którą mam bardzo głęboko w sercu. Bo nie mam chłopaka. ani dziewczyny. Ani nic. Tylko kota mam, ale... Tylko kot mnie lubi. Znaczy nie, on też mnie nie lubi, bo on tylko się ze mnie śmieje. I tylko do żarcia idzie, a tylko... Jak zobaczy, że gdzieś jest żarcie, to zapierdziela! Ale nigdy... Jak coś dochodzi do tego czegoś, to nie, no to nie. Tak sam z siebie to nie przyjdzie tak powiedzieć. Ty ziomuś, co tam u ciebie, jak się miewasz? Tylko nie, po chuj, tak. Tylko widzi, o, żarcie jest, to przyjdę, a tak to nie. Ile ich tam pozostało? Gdzie jest ten mój marny szpieg? O, 12. Ojej! Jeden troll to zawsze jest tyle krwi mniej straconej. Tego pana sobie na pewno weźmiemy razem z tą gwardią. A widzę, że nawet więcej mogę dać. Ja po prostu przyślę, bo oni będą trzymać tutaj pokój, bo jak tamta armia po prostu sobie przejdzie. W ten sposób to zamierzam zrobić. Kiedy będę rekrutować za dwie tury. Nie, jeden tura, okej. To jest jeden oddział łuczników, to będzie kolejny oddział łuczników. Czy ja w tym miejscu coś takiego sobie buduję? Czy ja gdzieś mam łuczarza w ogóle? Ja nigdzie nie mam łuczarza. Great, my lord. No po prostu świetnie. A, czy ja w tym miejscu się ruszałem już tymi panami? Pewnie tak. No oczywiście, że tak. A, no dobra, chyba nic w tej turze już nie zrobimy. Tak mi się wydaje. Ale tutaj idą dwie armie. Nie, myślę, że Dale sobie da radę. Myślę, że Dale sobie da radę. Ja poczekam tak, żeby zdobywać prowincję po prowincji i żeby był git. I myślę, że będzie git. Nie no, zobaczcie, Dale dostał taki mocny spawn armii od razu. W Esgarod ma fajną armię. W Grasgard też ma dobrą armię. Podstawowe jednostki są takie jak jednostki Mordoru, które ma w tej chwili pod swoją dyspozycją któryś tam z trollowych przywódców właśnie na północy, więc orkowych w sumie przywódców, jakich trollowych. Więc jest git. No. Co ty chcesz? Jeszcze się bałem, że chcę już kupić armię. To już było masakra, wyobrażacie sobie, jakby oni stanęli przeciwko mnie? Chociaż nie, to jest za dobry gość, bo to jest chyba nasz główny generał. No nieważne, tam chyba idą dwie armie Mordoru, jeżeli się nie mylę, na północ, a myślę, że Esgarod się broni. Jak się nie obroni, to pewnie dostanie spawn z Dale i z Grasgard. A już 150 tura, nawet 151. Na koniec odcinka odkryjemy sobie mapę, żebyście zobaczyli, co się dzieje, bo faktycznie też jestem ciekawy, chociaż wolałbym chyba odkryć to jakikolwiek inny sposób. Czyli zanieść najpierw elfy, potem coś tam, pewnie by to mi zajęło znacznie więcej czasu. Prawdę mówiąc, na przykład kampanie, które ja sobie staczam bez nagrywania, trwają zazwyczaj... Znaczy, przepraszam, nie, może inaczej trwają. Ja sobie zazwyczaj one u mnie, jako tak w moim prywatnym czasie, zabierają parę dni. Nagrywanie to jest nagrywanie w granicach 3 tygodni jedna kampania. Dlaczego? Już wam mówię. Ojej. Raport relacji. Kiepski. O nie. O nie, lubią nas. Gdy się załamać. Najbardziej rozwinięta frakcja. Ojok. Jesteśmy najbardziej rozwinięci, a nie jak te retardowskie elfy. A pooblegajmy sobie ich. Będzie okej. Dobra. A dajmy, dobra. Skoro możemy, a mamy pieniędzy tyle, że łocho. Że łochocho nie. Coś mi pieniędzy zabrakło nagle w skarbcu. Kryzys. Mnie dopadł. Dobra. Tylko sobie tak, poprzestawiamy jednostki. Sprawdźmy, czy mogę zlecić łuczników. Nie mogę, a mogę zlecić jakieś inne badziewie. Ja nie chcę innego badziewia. 8 tur do kolejnych oddziałów łuczników. Słabiuch, no to mamy tylko 2 oddziały łuczników. Takie trochę... Fajne. 2 oddziały łuczników plus balista. Może jakbyśmy 2 balisty tam dali. Dobra. Nieważne, w tym miejscu sobie tak. Odkryjemy mapę.
I uwaga, szok. Elfy. Tak, o to chodziło. Zobaczcie. Krasnolody. Ragnaroku, ażeś się run zwinął. O Chryste, o Chryste. Ale będzie kampania, ale będzie soczysta kampania. Jest 20 któryś odcinek. Aj, a kampania jest tak potężna będzie. Orkowie widzę, że tutaj dostają baty. Mordor tak rozwinięty, ale jednak nie. Gondor to już jest. Gondor to już się. Mordor widzę ma ogromne armie. Idzie Mordor i tu jest Isengard, tak? Nie, Mordoru. A tu jest Isengard. Ola, Isengard ma spawn armii. O Chryste. Dunland. Dunland. I Arnor. Ich armia. Matko. Zobaczcie, Arnor jest duży. Jest naprawdę potężny Arnor. Myślę, że Dunland będzie miał teraz duży problem. Tak sądzę, że tak za 100 tur gdzieś tak. O, wysokie elfy, widzę, też tutaj żyją. Ostatnia ich prowincja. Ale nie, no Arnor po prostu i krasnoludy. Krasnoludy będą schodzić na południe, Arnor będzie schodził na południe, tak mi się wydaje. Mordor będzie, to będzie taki styk, to będzie jak zetknięcie, kurczę, ciepłych i zimnych mas powietrza. I co dochodzi? Dochodzi do trąby powietrznej, tak. I do burz. I tak właśnie będzie, to będzie wielki sezon burz po prostu. Jak książka Sapkowskiego ostatnia, którą muszę sobie zakupić, nieważne. A myślę, że się obronią. Elfy to są tak potężną rasą, że to jest niemożliwe. Dobra, jak widzieliście, jest bardzo ciekawa, zapowiada się kampania. Bałem się o to, że Mordor pod nich, ale Arnor się strasznie rozwinął. Arnor taki jest naprawdę mocny. Krasnoludy mnie zadziwiły, bo się rozwinęły niesamowicie, a krasnoludy są potężnym przeciwnikiem. Obawiałem się, że to do tego może dojść i myślę, że teraz takie moje szastanie pieniędzmi to jest głupie. Muszę się rozwinąć ekonomicznie, pozajmować tą osadę, potem tę, potem tą. Znaczy tą, co sobie tak z biegu zajmę, jak będę wracał tamtą. Później prześlę tą armię i po prostu ona pójdzie, te dwie armie będą Esgaroth, trzecia na Dale i spróbujemy zaatakować Erebor. Ale będzie trudne, będzie bardzo trudna kampania. Dobra, trzymajcie się moi kochani, cieplutko, do jutra, do jutra, o kurwa, do jutra, do godziny 16, zobaczcie na rozpiskę na kanale, tam macie wszystkie informacje co do odcinków. No to co, trzymajcie się, cześć.